Okej, okay, cześć, z tej strony Dupa z Ekipy Safe Project. Zapraszamy na kolejną strefę gadania, numer 16. Jest to jednocześnie pierwszy odcinek nowego sezonu, który zapowiadaliśmy. I mamy dzisiaj specjalnego gościa. Z nami jest Małgorzata Margaret Janikowska. No, cześć. Witamy, witamy. No, a oprócz tego jest kolega literat. Obecny. No i Łosiu. Tak, jestem, jestem. Dobra, i teraz po tej oficjalnej fazie tam przywitań, ja już zamieniam się w słuch, przekazuję głos Łosiowi, bo Łosiu tutaj po prostu nas o tej Margaret. Margaret, co nam mówi już ile? Literat? Ile to już będzie? Spokojnie. No, temat na pewno wypłynął na początku września, bo taka data symboliczna była. 17 września miał się odbyć faktycznie wtedy podcast z Margaret, ale do niego nie doszło. I od tamtej pory cały czas słyszymy, że musimy cię zaprosić. Cały czas. O matko, jak miło, dzięki. No i w końcu się udało, w końcu się udało. Także Łosiu, no zainicjuj to jakoś ładnie. No słuchajcie, co mam mówić, tak żeście kurczę na mnie, mnie tak wyróżnili, aż się zaczerwieniłem normalnie jak mały chłopiec. No powiem wam tak, no bo wy już... Zapraszaliście bardzo, bardzo, bardzo dużo gości, no i stwierdziłem, że, znaczy, stwierdziliśmy wspólnie, że teraz czas na mnie, a się tak właśnie okazało, że na jednej z imprez gamingowych poznałem Margaret, znaczy najpierw cię zobaczyłem, bo pierwszy raz to, pierwszy raz pojechałem na PGA. W zeszłym roku, nie w tym, tylko w zeszłym. No i robiłem zdjęcia. Właśnie, jeśli chodzi o całą imprezę, no i oprócz tam w ogóle całych targów. Także pierwszy raz jakby miałem styczność z osobami, które zajmują się cosplayem. No i fotografowałem te wszystkie postacie, całą masę osób. No i wśród zdjęć, wśród relacji bardzo i mi, i moim widzom spodobało się twoje zdjęcie w stroju Aeli Łowczyni. Kojarzysz, rude włosy. Tam chyba byłaś z osobą, która się przebrała za Dafnę, tak? Coś? Czy z jakąś z osób? Tak, to moja koleżanka Cinnamon. No. I takie zdjęcie, gdzie wy dwoje stoicie, to nagle po prostu na czatach się zagotowało, że super i w ogóle fajnie, no i wszyscy stwierdzili, że teraz trzeba zacząć jeździć na gamingowe imprezy. No i wiesz, tak. Wtedy jakby cię zapamiętałem. Potem się okazało, że trafiłem na imprezę do Wrocławia na Hall of Games. I tam był ten after party taki w tym pubie. On się nazywał Padbar. Tak, Padbar. No i tam chyba chwilę żeśmy pogadali, ja cię jakoś tam skojarzyłem i chyba cię na Facebooku zagadałem. Nie wiem, czy dobrze pamiętam. Myśmy dopiero zaczęli rozmawiać po IEM-ie w tym roku. A, po IEM-ie, no dobra, bo ja słuchaj, ja już jestem tak zjedzony przez cholesterol z tych kebabów, że ledwo pamiętam, ale tak, rzeczywiście też po IEM-ie. No i właśnie, a już wracając do tematu audycji, no tutaj mimo tych 15 odcinków, to kawał czasu, temat cosplayu w zasadzie był tak poruszany bardzo naokoło. Przypadkowo, że tam jak opowiadaliśmy o imprezach, a przecież no osobiście dla mnie, jak jeżdżę po różnych takich gamingowych imprezach, no to jest jeden z takich elementów, który bardzo mocno mi się z grami kojarzy, bo to jakby community cosplayowe jest bardzo, bardzo zintegrowane z tym światem gier, no i pomyślałem, że to będzie dobry pomysł, ale kurczę, nie wiem, może takie pytanie na początek, czym według ciebie jest cosplay? No więc tak, ogólnie kostium jakby ma swoje zakorzenienie w Japonii, ale akurat o Japonii nie będziemy tutaj mówić. Ogólnie można to rozdzielić na kostium playing, tak? Czyli to jest jakby jedna nazwa, cosplay. Polega to na najdokładniejszym odwzorowaniu, odzwierciedleniu stroju postaci. Na taki całokształt składa się nie tylko strój, ale także odpowiedni makijaż, charakteryzacja, peruka, a nawet soczewki kontaktowe. Ale ogólnie pomijając już sam wygląd, należy przestudiować postać, którą cosplayer ma jakby powołać do życia. I mam tutaj na myśli odwzorowanie charakteru postaci, jej zachowań, sposób pozowania, jakieś ulubione teksty, a nawet chodzenie, więc to no, dużo czynników się na to składa.
Ogólnie cosplayerzy biorą udział w różnych konkursach różnego rodzaju, gdzie na scenie lub przed obiektywem starają się być lepsi i zdobywać tytuły oraz nagrody. I ogólnie cosplayer to jest osoba robiąca stroje samodzielnie. Ale tak, więc wszystkie stroje ogólnie, które robimy w Polsce, to każdy z nas, każda z nas i każdy też cosplayer, bo też są i mężczyźni. Więc każdy z nas robi stroje samodzielnie. Bywają też takie elementy, których no nie jesteśmy jakby w stanie u siebie w warsztacie zrobić, dlatego możemy też zamawiać od innych cosplayerów. No i jeszcze za granicą zdarzają się też osoby, które można nazwać cosplayerami, ale do końca nimi nie są. I najczęściej są to osoby kolekcjonujące i kupujące stroje, ale pokazujące się w nich jako te postaci, więc to nie jest osoba, która robi stroje samodzielnie, ale je zamawia, czyli no można też podpiąć taką osobę pod kategorię, że jest cosplayerem, bo jednak lubi się w to bawić, lubi się charakteryzować, lubi się pokazywać w tych strojach. Ale mówię, to zjawisko najczęściej występuje tylko i wyłącznie za granicą, bo jeszcze w Polsce no nie widziałam, żeby ktoś tak właśnie chodził gdzieś z jakimś zamówionym strojem czy coś w tym rodzaju. No, czy jakieś tam poszczególne sztuki, o, w tym sensie, nie? A jak się w ogóle tak, jak to się stało, że ty się zaczęłaś zajmować cosplayem? Ojej, to było 7 lat temu, 8 nawet już, 8 lat temu. No, jakoby byłam jeszcze młoda, to interesowałam się bardzo nie tylko grami, ale też mangą i anime i znajoma mnie po prostu zaciągnęła na konwent mangi i anime. No i tam oczywiście już poszłam ze swoim pierwszym strojem, który był totalnie po prostu beznadziejny, zrobiony z gazet, bibuły i naprawdę nie przyznaję się do niego, nawet tego nie googlujcie, bo tego nie znajdziecie, tego nigdzie nie ma. Internet nie zapomina, tak. Dokładnie. Nigdy, internet pamięta wszystko. Słuchajcie, no i mi się spodobało po prostu już na następny konwent. Chyba to było już pół roku później, w tym 2000 to już chyba był wtedy 8 rok, to już sobie ten strój poprawiłam, tak i ten strój znajdziecie. I to był strój z Naruto i wtedy cosplayowałam faceta, bo to był Deidara tak zwany, nie? No, ale przestałam ogólnie robić stroje z anime i jednak największą pasję znajduję w tych postaciach ogólnie z gier. No więc już sobie znalazłam tutaj swój nurt, którym tam sobie podążam. Chyba najwięcej Skyrima, nie? Bo tak zauważyłem, że chyba już 2 stroje ze Skyrima masz. A nie. Znaczy tak, mam 2 stroje ze Skyrima, mam ALE i mam... no to w sumie nie jest do końca cosplay zwykłej postaci, tylko to jest po prostu zbroja ze Skyrima, nie? No czyli też cosplay, tylko no, nie konkretnej osoby. Ale z Lola mam dużo. Mam dużo z Lola mam chyba 7 strojów. A, różnych, bo ja kojarzę 2. Jedną to babeczka ze strzelbą i LeBlanc. Tak. No, to jest, pamiętam. Jest LeBlanc, jest Karma, jest właśnie ta oficer Caitlyn, Syndra, Queen, ale w skórce Feniksa. Jezu, kogo ja jeszcze zrobiłam? Ty, ja nie pamiętam sama, nie? Wzięłabyś się za jakieś porządne gry typu Dota, a nie tam jakieś Lola i Lola. No, tutaj Wojtek jest. Dota w... Jeszcze mam dwa z Lineage'a mam i jedno z Margonem. A jest to jakiś strój, który najbardziej ci tak jakoś spasuje? Taki, że składasz go i idziesz do sklepu po bułkę na przykład. Jak? Jeszcze raz, że co? Tak ci dobrze pasuje, że na przykład idziesz do sklepu po bułki. Taki jeden strój, który uwielbiasz, jest taki? No to ten... No, znaczy ogólnie ten, co zrobiłam właśnie z tym, z tym hełmem niedźwiedzia na głowie. I teraz muszę sobie znaleźć coś fajniejszego na zrobienie. Tak sobie tak, co strój, to sobie tak podwyższam. By tak robić coraz skomplikowane, coraz bardziej trudniejsze. No to fajnie, to fajnie. A powiedz mi, bo wiesz, co mnie zawsze fascynowało, to o czym zresztą trochę już powiedziałeś, że wy to robicie sami. To znaczy, tak. Pewnie są jakieś takie elementy, które gdzieś tam można sobie zakupić, bo wiadomo, że nikt sam tam cekinów nie majstruje. No, ale, tak. Ale wiesz, jest to fascynujące, jak niektóre stroje są, kurcze. Zwłaszcza może na zdjęciach, bo ja nie wiem, na żywo zawsze może ten efekt jest mniej taki
no, na efekt wow robione, ale na zdjęciach to wygląda fenomenalnie. Po prostu to niektóre twoje zdjęcia, zresztą tą łosiu mi przesłał paczkę, wyglądają fantastycznie i to naprawdę wszystko sama robisz, tak? Siedzisz, dłubiesz klejem, tak, tam papier, tak, wszystko mam, mam cały warsztat, ale jeszcze chcę zaznaczyć, że ogólnie zdjęcia, no to też jest trochę dzieło fotografów, prawda? Ja jestem jedną połową, oni są drugą połową, żeby zdjęcie wyszło bardzo dobrze, to jest nasza wspólna praca potrzebna. No, ale tak, wracając do tamtego, to tak, wszystkie elementy robię samodzielnie, jeszcze nic od nikogo nie zamawiałam, a nie, przepraszam, raz zamówiłam od i karmazynowego szlaku te, na ramienniki ze skóry, bo on robi w skórze. No, bo były mi potrzebne. No, ale ogólnie to mam tutaj tonę sprzętu w domu i pracuję bardzo skrupulatnie, odzwierciedlam te elementy, bardzo się do nich przykładam. No jednak to jest bardzo dobra cecha, którą sobie też wypracowałam już przez te kilka lat. Że jednak te elementy muszą być dobrze i trwale zrobione. No, niektóre zdjęcia, słuchajcie, no niektóre są sfotoshopowane, bo na przykład w zdjęciu Karmy, co ona ma takie wielkie skrzydła kamienne z tyłu, to ja mam na przykład tam zaczepy, paski, bo jednak no, ona miała postać, no nie, bo to jej lewituje, a jest trudno zrobić taki element, który lewituje i trzeba jej jakoś poradzić. No, więc tutaj tak. A czy jest progres? Taki wiesz, że od pierwszego do stroju, do tego, nad którym teraz pracujesz, albo nad którym pracowałaś ostatnio, czy czujesz bardzo duży progres, jeżeli chodzi o swoje umiejętności? Tak, to jest niebo a ziemia, naprawdę, niebo a ziemia. Mam, korzystam teraz z takich bardzo drogich materiałów, więc po prostu z tych danego rodzaju pianek kilku warstw, to jest naprawdę fajne. No, ale też trzeba umieć dbać o stroje, bo one się niszczą. Naprawdę niszczą się. Jeszcze co chcę powiedzieć ogólnie, że cosplayerzy zajmują się tworzeniem różnych itemów właśnie z gier, filmów, mangi, anime i je sprzedają, nie? I najczęściej właśnie kupują je gamerzy po prostu, bo u siebie w swoim nerd cave'ie, nie? To chcą mieć po prostu jakąś broń jakiejś swojej ulubionej postaci, nie? Na ścianie zawieszoną, czy tam gdzieś przy biurku stojącą. No. Dlatego to robisz takie przedmioty na sprzedaż? Ty to robisz takie przedmioty na sprzedaż, gdyby ktoś chciał zamówić? Tak, to cosplayerzy to robią, oczywiście. Wybierasz sobie cosplayera, patrzysz sobie w jakim stylu on robi, czy robi dobre elementy, czy ci się podoba jego styl i po prostu wrzucasz, no, czy możesz zrobić coś takiego, nie? I dochodzi do wyceny, jaki jest budżet, cosplayer ci to wyceni, bo to trzeba policzyć wszystkie materiały, koszt roboty, niektóre elementy trzeba zamówić, jeśli mają tam jakieś, wiesz, ozdobne, no nie wiem, gemy świecące albo coś, no to ja na przykład bym zamawiała taki element, ponieważ nie mam warsztatu, żeby się bawić akurat chemicznie w wytapianie gemów, ale no ogólnie zamawia się takie rzeczy. No, jest bardzo... Co? Cosplayer, ale to wychodzi na to, wiesz, bo ja mam takie wrażenie, że jeżeli chodzi o cosplay, to dominuje stereotypowe przekonanie, że to jest, wiesz, a taka zabawa, że to są takie zwykłe przebieranki. A z tego, co mówisz, to cosplayer praktycznie musi być taką jednoosobową manufakturą, bo ten cosplayer wszystko musi sobie sam zrobić. Tak, i to jeszcze nie wszystko, bo później jeszcze cosplayerzy, tak, biorą udział w konkursach, czyli muszą zaprezentować się scenicznie i muszą zrobić to jak najlepiej, bo jest konkurencja, czyli można powiedzieć, że jesteśmy jeszcze jakiegoś tam typu aktorami, nie? Mhm. No, musimy wiedzieć, jak dobrze wyglądać na zdjęciu, w jaki sposób pozować, musimy się zapoznać właśnie z postacią, żeby ją jakby odzwierciedlić, żeby jak najbardziej ją przypominać. Więc to nie jest prosta sztuka. A co było dla ciebie największym wyzwaniem? Jaka postać? A w sumie nie wiem, nie zastanawiałam się, bo w każdym stroju jest jakiś element, który sprawia mi trudność. No i jakoś znajduję na niego rozwiązanie. Powiedziałeś, że właśnie... Dwie rzeczy. Jeden żarcik miałem powiedzieć, jak Wojtek tak pytał o tych gadżetach, które tworzą cosplayerzy, to już tak oczami wyobraźni widziałem, jak googluję Dota 2 cosplay.
Chciałbym szukać osoby, która mu jakiś tam fajas przygotuje. Już widzę, dlatego tak, tak zamilkł. Ale powiedz mi, bo tak może tutaj skaczę tak trochę po tematach, ale dlaczego tak dużo LoL-a? W sensie, lub grasz w jakieś gry? Może jesteś fanką LoL-a? Znaczy, wiesz co, lubię po prostu LoL-a, ale już mi się troszkę znudził, bo tego LoL-a jest naprawdę bardzo dużo. I kiedy byłam w fazie przez te półtora roku naprawdę takiego częstego grania, to faktycznie po prostu napędzało mnie to, żeby robić te stroje, ale teraz już tak troszkę odchodzę. Gram dalej, nie? Ale już wolę sobie odchodzić te swoje właśnie armory, jakieś tam tarcze, miecze i wszystko. Jednak stroje z LoL-a, one są bardzo graficzne w malowaniu i komiksowe. Ja wolę tak bardziej odzwierciedlać tak bardziej realistyczne materiały. No, a na LoL-u tego nie ma. No na przykład jak Skyrim, no. Tutaj takie pytanie na czacie. Ile trwa przygotowanie takiego kostiumu i czym się sugerujesz przy wyborze postaci? Dwa duże pytania. Tak, dwa duże pytania. Ile trwa przygotowanie kostiumu? Jeśli się ma pieniądze, żeby jakby wyrzucić na całość stroju, to miesiąc. Ale to jest miesiąc naprawdę intensywnej roboty. A jeśli sobie tak poporcjujemy troszkę pieniążki, no to myślę, że tak z 3 miesiące to tak optymalnie. No i drugie pytanie. Czym się sugeruje? Ogólnie to wybierałam sobie zawsze postaci, którymi grałam, które lubiłam. Nie patrzyłam, czy do nich pasuje, czy nie, a to jest też bardzo ważne, ponieważ na ocenę jury podczas konkursów jest taka kategoria jak podobieństwo do postaci. I teraz już zaczęłam wybierać tak postaci, żeby do nich pasować, ponieważ za to są dodatkowe punkty. Czy ja bym się na elfa nie nadawał? Raczej. Nie, takiego elfa z kryzysem wieku średniego, wiesz. Dokładnie, tak. Ale za to na może Alice z podobieństwa... No, bo... Słuchaj, bo może i nie dostałbyś dużo punktów za podobieństwo do postaci, ale za inne kategorie możliwe, żebyś dostał maksa. Wagowa! Wiesz. No. Właśnie punkty. Najwyższa pora spróbować, wiesz, może właśnie świat cosplayu staje przed tobą otworem, nie? Tutaj widzisz, zdolny na pewno jesteś, bo to Margareta tutaj zaznacza, że zdolnym trzeba być. No i też zaznaczyła nam, że trzeba, o zobacz, i teraz, że trzeba być taką osobą też charyzmatyczną. No charyzmy masz w sobie, wiesz, więcej niż my wszyscy tutaj razem wzięci. Ale wracając do ciebie, Margaret, czy środowisko cosplayerów to jest środowisko zdrowe? Nie ma tam między wami jakichś takich, wiesz, brudnych zagrań, jakichś takich zawiści? Są, zdarzają się, słuchajcie. Ale najczęściej zdarzają się po prostu jakieś takie, nie wiem, ktoś kogoś troluje na przykład, że mu wkręca jakąś banię, zaraz się do tego zrzucają jacyś ludzie, znowu tam, wiecie, wymiana różnych tych. Nie, ja się po prostu wolę w to nie mieszać totalnie, naprawdę, żeby od tego jak najdalej, bo ogólnie towarzystwo cosplayowe jest zdrowe jest, tylko bywają czasami takie, no jakby to powiedzieć, szpileczki od niektórych stron wbijane, no i my musimy się po prostu od tego opędzać, no. Czyli mówisz, że jest, ale oczywiście najświeższych ploteczek z cosplayowego pudelka nie będziesz zdradzać, a my też chyba nie będziemy wyciągać. No zdradź przynajmniej jedną ploteczkę, największa wtopa polskiego cosplayu. Opa! Nie. To nigdy nie miałam takiej żadnej. Nie, no ja nie myślałem o tobie. Myślałem, że poplotkujemy, wiesz, a tam Krysia, wiesz, ta z Poznania, jak przyjechała tam na PGA, po prostu, wiesz, podwiązka i opadła tutaj, coś straszne rzeczy. Nie ma czegoś takiego, szkoda. Dobra, pytanie z czatu, jeżeli można. To pytanie miałem ja zadać, ale Łosiu mi nie pozwolił, więc teraz się wykręcę i zwalę na czat. Uzbrojony Stefan pyta, czy zdarzyło się na eventach różnorakich, że jakieś Janusze zachowują się nietaktownie, na przykład latąc nie tam, gdzie trzeba, przy robieniu sobie zdjęcia i to podobne? Tak, zdarzają się. Zdarzają się dość często. Bardzo dużo osób po prostu
inaczej cosplayerów się skarży na to, cosplayerek, no bo cosplayerzy nie mają z tym raczej problemu, ale cosplayerki tak. Zdarzają się właśnie łapanie za tyłek, patrzenie się na zdjęciach w piersi i to nawet takie... Nadające się na memy, podejrzewam. Tak, tak, dokładnie. Tak, nadające się na memy. No, mi też się zdarzyło. O, właśnie podczas IEM-u to możemy poplotkować, że mi ten, że mi jeden fotograf, którego dobrze akurat wszyscy znają z towarzystwa konwentowego, zrobił mi zdjęcie samych piersi w stroju, że tak powiem, nie? No i też to zdjęcie. Już je usunął. Już je usunął, ale w każdym razie no, zdjęcie było naprawdę no, niefajne, nie? Bo ja tam stałam w kolejce z innymi dziewczynami, czekałam na swoją kolej, a wiesz, a facet cały czas się starał po prostu zrobić mi tak zdjęcie, kurde, i mu się udało chyba, jak raz się tylko odwróciłam, nie? W jego stronę. No i po prostu no, tak je przykadrował, że se wrzucił na stronę, nie? I był zadowolony, że takie zdjęcie ma, nie? No, tak trochę głupio było. A spotkało się to może z jakimś... Spotkało się to może z jakimś negatywnym, nie wiem, podejściem sceny cosplayowej, czy raczej był to traktowane jako świetny żart, który dla ciebie był po prostu nieśmieszny? Nie, nawet powiem, że wszyscy moi znajomi zareagowali i to dość mocno, ponieważ zgłosili tam to zdjęcie i ono zostało po prostu usunięte. No, czyli jednak jest taka po prostu, można powiedzieć, solidarność, jeśli chodzi o... Tak, tak, jest, tak. My się bardzo dobrze przyjaźnimy. My w dużej ilości jakichś projektów razem uczestniczymy, chodzimy na różne sesje zdjęciowe wspólne. Jak jedziemy, to jedziemy razem z dziewczynami. No więc to nie jest to tak, że cały czas jest jakaś... Że jest jakiś shitstorm cały. On się zdarza, jest czasami, to przechodzi tak jak pogoda, nie? Że jest ciemno, a potem jest jasno. No. No, bo właśnie widziałem na wielu zdjęciach tak, że jeśli chodzi o aranżację, to często się zdarza, że na przykład osoby, które mają stroje z jednej gry, bardzo fajne filmy wychodzą wtedy przy takich różnych projektach, no i to jest moim zdaniem bardzo mega fajny temat, jeśli chodzi o nie tylko promocję samego cosplayu, ale gamingu, bo to jest taka, kurczę, mega pozytywna zajawka. Ale właśnie powiedziałeś tyle o mówiliśmy o polskim cosplayu i światowym, a czy jest coś takiego na przykład, nie wiem, jak moda, że na przykład Polacy robią tego więcej niż w innych częściach Europy, że na przykład coś, w czym na przykład jesteśmy dobrzy, może z czegoś słyniemy, jeśli chodzi z jakichś elementów cosplayu, no albo nie wiem, no jakieś takie widoczne różnice są, albo tematy szczególnie eksploatowane przez was? Mogę uzupełnić to pytanie takim jednym wtrąceniem, bo jeżeli chodzi o modę, ja mam cały czas wrażenie, że to właśnie ten LOL jest taki najmodniejszy, czy to tylko mi się tak wydaje i ja po prostu mam takiego pecha, że trafiam głównie na te cosplaye z League of Legends. No właśnie, no ten LOL jest jakby najbardziej rozpromowany u nas po prostu i jednak wszyscy chcą mieć stroje z LOLa, albo są tacy cosplayerzy, którzy tylko robią stroje z LOLa. No ja jestem już tym troszkę zmęczona i no nie powiem, że nie będę już robić żadnych, bo na pewno sobie robię, no bo na IEM to wypada zrobić strój z LOLa, ale no jednak po prostu będę sobie iść swoją drogą. Słuchajcie, mówiliście o tym polskim cosplayu. Czy jest jakiś nurt? Nie ma żadnego jakiegoś, no nie wiem, stylu, w którym my się trzymamy, czy coś. Nie, każdy sobie wybiera postaci, jakie tam chce, z czego chce. Więc to naprawdę tutaj nie ma żadnego znaczenia. Kto co lubi, to sobie wybiera. Trzeba przyznać, że troszkę cię przerywa, wiesz? Czy tylko mnie? Troszkę mnie przerywa. Nie, ciebie nie przerywa. Ciebie nie przerywa. A mnie? Tak, przerywa troszeczkę. Przerywa, strasznie taki. Nie mówcie, ale... Ja nic nie poradzę. Wiesz co, możemy spróbować temu zaradzić. Także króciutka przerwa techniczna. Dobra, na pewno. Jak teraz jest lepiej, znacznie lepiej. Najwyżej poprawimy, słuchajcie, naprawdę nie ma ciśnienia, więc jak to się mówi, wracamy po przerwie technicznej. Na czym to stanęliśmy? Może coś na polskim cosplayu. Czy możemy się czymś pochwalić? Było pytanie, czy możemy się czymś pochwalić? Otóż tak, ogólnie Polska jest bardzo mocna na scenie cosplayowej i mamy naprawdę wysoko postawioną poprzeczkę, jeśli chodzi o jakiekolwiek konkursy. Mamy kilka dziewczyn, które zwyciężyły kilka razy i na EC, i na ECG, CWM,
Wiem, że dla was to czarna magia teraz, co ja mówię. Do zwrotu, no właśnie. I do deku, no, jakieś kody na gry. Muszę to jest inne, tak. Ecja to jest Euro Cosplay. I tutaj finały są bodajże chyba w EC. Finały są chyba właśnie w Paryżu, a ECG, czyli Euro Cosplay Gathering, jest w Londynie. Albo pomyliłam te dwa, bo ja teraz już nie pamiętam. W każdym razie Szapi dwa razy wygrała, z tego co ja pamiętam, bo ja nie śledzę też tak bardzo wszystkich fanpage'y. Wiem, że wygrała właśnie Cosplay World Masters raz, właśnie Euro Cosplay Gathering. Kairi kilka razy wygrała Euro Cosplay. Zulan u nas wygrała Euro Cosplay. Mamy naprawdę się z czego, mamy naprawdę być z czego dumni po prostu. Dziewczyny po prostu rozwalają konkurencję innych krajów na łopatki. No, no, ja jestem... Ta urada Słowianek myślę, tak, nie pozostaje bez zgadza się, no. Ale z drugiej strony, kurczę, u nas w kraju z reguły, jeśli chodzi o takie, powiedzmy, rzeczy, no może to zabrzmiało poważnie, ale w sensie rękodzieła, w sensie z pracy manualnej, u nas jakby to jest bardzo, bardzo fajnie rozwinięte, no i bardzo też mi się wydaje, tak jak powiedziałaś, że cosplayerzy sobie pomagają, jak ktoś na przykład opanuje jakąś technikę, to pewnie, nie wiem, w szkoli pozostałe osoby zdradza jakieś tam tajniki. Sama powiedziałaś, że też jest progres, ale to chyba też nie jest tak, że samemu się siedzi i wynajduje, tylko też ludzie sobie jakąś swoją wiedzę tam są jakieś warsztaty, nie wiem, z cosplayu, z metod szkolenia, na przykład, nie wiem, jak zrobić z żywicy miecz. Jest coś takiego? No to słuchaj, ogólnie to jest tak. Jest strona na Facebooku, cosplayowa grupa wsparcia. I tam właśnie siedzą cosplayerzy i inne osoby powiązane z cosplayem, które nawzajem sobie właśnie pomagają. Jeśli ktoś ma problem ze zrobieniem jakiegoś elementu, po prostu wrzuca tam pytanie i inne osoby z grupy pomagają mu rozwiązać ten problem, z którym on się boryka. Druga sprawa. Na konwentach, eventach różnego rodzaju dziewczyny właśnie, które można powiedzieć są bardziej obeznane w cosplayu, prowadzą też warsztaty. Dla wszystkich. Po prostu przychodzi się na taki warsztat i dziewczyny opowiadają o tym właśnie, jak się posługiwać tym materiałem, z czego zrobić to, z czego zrobiłam to, tamto i tak dalej. No, jeszcze co? Podczas właśnie eliminacji, które odbywają się u nas w Polsce, osoby, które wygrywają eliminacje i później jadą na finały do Francji, Anglii, Portugalii, Holandii, Japonii, to już zależy od konkursu, też są czasami sponsorowane właśnie dla tych zwycięzców eliminacji warsztaty cosplayowe, ale za granicą. I wtedy... No. Tak, i wtedy właśnie taki uczestnik jedzie i poznaje też różne techniki, no nie wiem, charakteryzacji, jakichś różnych materiałów, z czego można zrobić to, tamto, takie proste tipy, nie? No i jak ktoś opanuje jakąś fajną właśnie technikę, to po prostu wrzuca to do siebie na fanpage, na stronę, nie? A w ogóle zauważyłem, że oprócz właśnie takich kwestii szkoleń, też mam wrażenie, że wykształciły się firmy, które jakby zawodowo, czy po prostu mają jako swój cel, też jakby dostrzegają tą cosplay jako rynek. I na przykład jak byłem we Wrocławiu, to tam się Dremel, zdaje się, wystawiał ze swoimi różnymi takimi gadżetami do cosplaya. To jest popularne, że takie firmy, które robią takie, nie wiem, mechaniczne jakieś narzędzia do obróbki, jakoś zauważają to, że takie robią dedykowane rzeczy, czy po prostu, nie wiem, bierzesz, kurczę, szlifierkę kątową i jedziesz? Znaczy, u nas było coś takiego jak Dremel Cosplay Project i Dremel to jest ogólnie różne funkcjonalne narzędzia, jakieś multiszlifierki, pistolety na ciepły klej i jeszcze dużo różnego innego sprzętu. Więc było coś takiego jak Dremel Cosplay Project i właśnie za pomocą jakby inni cosplayerzy promowali jakby tą markę, ponieważ wykonywali za jej pomocą różne elementy. No więc to było tylko jednorazowo, więc ale jeśli chodzi o inne firmy, na przykład stoiska, które są na eventach, no to zatrudniają cosplayerów. A tutaj pytanie sobie z czatu. Adam, mów. Dokładnie, to samo chciałem zadać. To może zadaj.
Znaczy, nie wiem, czy to, bo tutaj czat zaczął się dławić teraz, jeśli chodzi o pytania. Czy zdarzają się sytuacje, gdzie cosplayer albo cosplayerka nie są wpuszczani na tele imprezy z powodu zbyt wiernej repliki broni? Tak, tak, przeczytałam to pytanie, też mi się rzuciło w oczy. Ogólnie w regulaminie prawie każdego lub nawet każdego eventu jest taka wzmianka, że wnoszenie ostrych lub niebezpiecznych przedmiotów jest tam no jakby konfiskowane na czas imprezy. No tak, 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 ja wiem o tym. Mi się nie zdarzyło, żeby ktoś mi zabrał broń, moją z piątki. To brzmi. Tam. No. Ale bywały takie sytuacje. Bywały nie, no, bo takie ja w ogóle sytuacje, one są i no... No nie wiem, no niektórym zabierają, niektórym nie zabierają, nie wiem czym tam się kierują właśnie ci, ta ochrona, co tam siedzi, nie? Ale zwykle na czas występu na scenie cosplayerowi jest oddawana ta broń, żeby on mógł sobie wystąpić z tą bronią, więc tutaj nie ma problemu. Ale rozumiem, że zabierają tylko przedmioty metalowe, bo tak jak wszedłem z pianki też? Ta ochrona zabiera tak, na tak, przykład? Tak, yeah. Tak, z drewna, znaczy wiesz, pianka pianką, ale na przykład to, że jest obudowane pianką w środku, jest na przykład ten włókno szklane, nie? Czy tam jakaś inna twardsza, no nie wiem, druty, czy coś w tym rodzaju, no, rozumiem, więc tam w środku coś jest i to może być ciężkie, to może być ostre. Krzywdy tak o jakiej nie zrobisz, jak tam się zamachniesz, tylko pewnie będzie jakiś siniak, a jak ktoś się nadzieje, to chyba to specjalnie. No, ale no, ochrona po prostu zwraca uwagę na takie rzeczy, nie? To już nie są te czasy, kiedy z konwentu ludzie wracali z obciętym palcem, bo ktoś szablę przyniósł. No też takie historie się zdarzały, słyszałem kiedyś, ale to nie konwenty cosplayowe, tylko raczej takie RPGowe, LARPy i tam. Kogoś tam. A, to bywa tak. Fantazja. Bywa, że komuś paluch sobie ten. Tutaj pytanie od Anuszka. Coś, czy wolisz pracować nad strojem sama, czy w grupie? Ona doskonale wie, że w grupie lubię pracować, bo ja z nią siedzę cały czas na Skype i coś robimy. No to widać. Pozdrawiamy Anuszkę w takim razie. Pozdrawiamy. Cześć. Takie pytanie, czy ty traktujesz cosplay jak sztukę? Czy to jest sztuka? Tak, ja mogę powiedzieć z ręką na sercu, że to jest sztuka. I bardzo mi się podobają, no, nie tylko oczywiście moje stroje, bo ja lubię malowanie ogólnie w stroju, ale bardzo mi się podobają stroje innych osób. Bardzo. Może dlatego też jestem jurorem w konkursach, bo umiem patrzeć na to tak bardzo ogólnie. No właśnie, ja chciałem tutaj akurat w tą stronę, także jakoś żeśmy się tu zsynchronizowali, bo chciałem dopytać, czy w cosplayu też jest coś takiego jak na przykład inspiracja, że ty się inspirujesz kimś, jakimś innym cosplayem, czy cosplayerem raczej powinien powiedzieć, czy są jakieś trendy na przykład w... Bo to troszkę żeśmy już wcześniej mówili o modzie, ale tu bardziej mi chodzi o takie trendy, że na przykład idziemy w stronę, nie wiem, tam więcej teraz jest, powiedzmy, gogo pępka, za chwilę jest więcej malowania, jest moda, powiedzmy, na... Teraz ostatnio ja tak znowu widzę, że trochę dużo z tego Skyrima się pojawia, ale czy to jest na takiej zasadzie, że ty widzisz jakiś stream i mówisz, no nie, no po prostu fenomenalne, zwłaszcza na przykład na zdjęciu, bo tak jak powiedziałeś, jeszcze swoją robotę wykonuje fotograf, jest jakieś tam zdjęcie, które no wygląda ładnie, jest to powiedzmy, że dzieło sztuki i ty mówisz, o kurczę, tu mi się to podoba, ten motyw tutaj w tą stronę i nagle tak się okazuje, że więcej osób tak myśli, trochę jak w sztuce, nie? Są takie trendy. Czy w cosplayu jest coś takiego? Nie ma takich trendów właśnie, jak mówisz, że na przykład, o teraz będziemy chodzić z skrytym brzuchem, a teraz będziemy chodzić z cosplayami, które mają dready czy coś w tym stylu. Nie ma czegoś takiego. Każdy wybiera sobie strój według własnego gustu. No fakt, dużo jest teraz Skyrimów. No nie wiem czemu, bo w sumie ja zaczęłam robić stroje, kiedy Skyrim miał już jakby rok czasu po premierze. I dopiero teraz właśnie jest wysyp najwięcej tych cosplayerów ze Skyrim. No, to jest ciekawa obserwacja tego, naprawdę. Ja chcę zobaczyć, w jaką stronę to się będzie rozwijać. Teraz, co widzę, zaczynają się cosplaye z Doty. Myślę, że fani Doty już się nie mogą doczekać. Twój czas! Naprawdę, czekam na Vipera z Doty. Ale takich trendów jakichś to nie ma. Jakieś takie, wiem o co wam chodzi, takich jak w modzie, to nie. Nie, ale faktycznie zdarzają się takie
stroje, że jak patrzę na zdjęcie, to mi po prostu szczęka opada i mówię, wow, ale bym zrobiła taki strój, nie? Więc... Czyli no, to są inspiracje, ale niekoniecznie trendy, tak? Najczęściej to się po prostu googluje. Patrzy się, słuchaj, po tych. Najpierw się wygooglowuje grę, później się wpisuje w wyszukiwarce dodatkowo concept art i ten. I się po prostu znajduje stroje, bo na konceptach zwykle jest damska, męska postać i jest przedstawiona zwykle z przodu i z tyłu. A to jest ważne dla cosplayera, ponieważ jeśli jakiś concept art jest ciekawy, a jest pokazany tylko z przodu, no to no nie będę zgadywać, co jest z tyłu. Szczególnie, że pójdę później na ocenę jury, a oni mi powiedzą, a gdzie jest tył. Ja powiem, że nie ma. No to oni mówią, no to nie możemy ocenić twojego stroju, bo nie widzimy, co jest z tyłu. No. Mhm. Czyli surowe są akcje trochę na tych. Strasznie, nie? Zobacz. Trzeba być dobrze przygotowanym, żeby zrobić strój cosplayowy. Nie można tak po prostu pójść na wariata, wiesz, przebrać się, nie wiem, w pudełko i powiedzieć, że jest się, nie wiem, kurczę, wojownikiem z Guild Wars, nie? Chociaż, tak nie przejdzie z drugiej, tak takiego. Chociaż z drugiej strony powiem, bo mam tutaj już kilka pytań, kurczę, aż mi się dwa zadały, bo ja z drugiej strony nie mam może zbyt dużego doświadczenia, jeśli chodzi o imprezy gamingowe, ale czasami przychodzę i z jednej strony widać, że to są osoby, które już popracowały nad strojem, ale z drugiej strony, jak ja widziałem zrobiony strój skorpiona z worków po śmieci, z worka po śmieci, to po prostu, słuchajcie, aż mi się słabo zrobiło. Czy jest coś takiego, jak taki, nie wiem, cebula cosplay? Cosplayowy obciach? Bo na przykład troszeczkę tak, cosplayowy obciach, może tak, bo troszeczkę może odbiję od tematu, ale podam to jako przykład. Nie wiem, czy jest wam znany temat rekonstrukcji historycznych. Oczywiście, że tak. Dokładnie. To jest taki cosplay, tylko że nie z gier, tylko druga wojna, tam się ludzie przebierają i tam jest... Tak, ale tam coś... musisz wszystko odzwierciedlić, słuchaj, tak jak było kiedyś. Nie możesz używać żadnych nowoczesnych przedmiotów, no, właśnie, ponieważ właśnie musisz na przykład używać jakiegoś tłuszczu bobra, którego na przykład rozjechał samochód i ty patrzysz, o, ktoś potrącił bobra, czy jakieś inne zwierzę, no to bierzesz tego bobra, ściągasz z niego tłuszcz, a później sobie coś tam robisz ze skórą, nie? No po prostu masakra. Futro bobra oddajesz gościom, którzy robią rekonstrukcję Rzymu wczesnego, oni robią futro dla legionisty, to dokładnie. Ale właśnie w rekonstrukcji historycznej jest coś takiego, że jeśli ktoś idzie na skróty, to już się nazywa, jest takie określenie, dobre reko. Nie rekonstrukcja, tylko dobre reko jest takie, no są takie małe podśmiewanie się z tych osób przez osoby, które się uważają za prosów. A czy coś takiego występuje w cosplayu? Nie. My możemy tutaj używać dowolnej techniki, czego chcemy. Kto jest w czym najlepszy, nie? Czyli skorpion z worków na śmieci jest spoko. Nie, no bez przesady. Jak już się odzwierciedla postać, to trzeba ją odzwierciedlić jak najbardziej realnie, jak jest na zdjęciu, prawda? No, ale to, co mówisz, to się nazywają low costy. Low cost. Tak, czyli bardzo tanie cosplaye, low cost. Jak sobie wpiszecie. Very low costy. Jak sobie wpiszecie low cost cosplay, to wam wyskoczą takie stroje, że słuchajcie, będziecie się śmiać normalnie przez pół dnia z tego. Z tego jest straszna deka. Low costy są świetne, naprawdę. Wrzućcie jakiegoś low costa na czat, to się pośmiejemy. No to ja już rzucam, słuchajcie, bo znalazłem coś strasznego. Nie wiem, czy się. Tak, to jest właśnie low cost. Ale podobne, w sumie trochę podobne. Właśnie, ale na tej fotografii jest facet. A powiem tak, mi osobiście cosplay głównie kojarzy się z kobietkami, chociaż po tym jak właśnie byłem na kilku imprezach cosplayowych, to zacząłem kojarzyć bo niewielu jest facetów cosplayujących, tak jak mi się wydaje, mało zauważam, ale właśnie twoją osobę, z którą współpracowałaś chyba ostatnio, czyli Faktoria Karma z Nowego Szlaku, właśnie wypatrzyłem go jako naprawdę osobę, która miała świetny strój na Hall of Games, bo po pierwsze, cosplayujących z tego, co ja widziałem, facetów jest niewielu, tak jak mi się wydaje. No i strój był naprawdę sympatyczny, ale nie wiem, to może być takie moje tylko prywatne odczucie. Czy rzeczywiście cosplay należy do kobiet? No rzeczywiście, że nie. Jest bardzo dużo facetów i to u nas w Polsce, którzy robią cosplaye, tylko nie są tak rzadko na imprezach jak po prostu dziewczyny.
I jest naprawdę dużo, dużo, dużo chłopaków. Oczywiście dziewczyn jest o wiele więcej, ale faceci też są. Na przykład Raf, Crafts of Two, właśnie Factoria, Zell, Tugeta. Jeszcze jest chyba taka para, która przyjeżdża w strojach z Lola. Ona jest taką wysoka kobitka, blondynka w białym stroju, a on pomalowany na fioletowo z takim wielkim mieczem. Nie tak, wiem, to jest Crown Cosplay właśnie. Nie, Crown Cosplay. Swallow. Kogo jeszcze tam mamy? Jeszcze mamy... O kurczę. Ale on mi tego nie wybaczy, jak ja go nie powiem, a ja zapomniałam. Googluj szybko. Nie, bo słuchajcie, tyle jest ników postaci i... O, DW. No, DW. Więc dobra, naprawdę, tylu jest cosplayerów, że można wymieniać i wymieniać. Jako, że autoreklama też musi być, także taka króciutka reklama, przerwa. Przede wszystkim zapraszamy Was oczywiście do odwiedzenia facebookowego profilu Margaret. Wpiszecie sobie Margaret Cosplay and Art i na pewno ją znajdziecie. Tam, jeżeli ktoś tutaj podpatrzy sobie zdjęcia na live'ie Łosia, to tam na spokojnie może też je przejrzeć, bo są. Zapraszamy oczywiście na live Łosia, no ale tych, co nas słuchają teraz, nie trzeba zapraszać, a tych, którzy będą słuchali później, zapraszamy na Hitbox. Wpiszecie Łosiu gra bez polskich znaków i znajdziecie. No i oczywiście zapraszamy na Safe Project. Przygotowaliśmy też taką małą tutaj paczuszkę dla Was. Wkleję teraz na czata linka, tam znajdziecie zaproszenie do nas i takie małe prezenty, jakby ktoś był zainteresowany. Zapraszamy też na bloga kolegi literata. O, dziękuję. Piszecie kolega literat. No, proszę bardzo, ciekawe teksty pisze, warto zajrzeć. No dobra, wracamy do naszej rozmowy po tej krótkiej reklamie. Jeszcze ja. Jeszcze matura z gier, ale to... A, przepraszam, tam, no, wie, ten, nie, już 14 listopada matura z gier na Facebooku. Chyba już kończymy teraz newsy parafialne. Zgadza się. A jeszcze taka zapowiedź, że za tydzień będziemy o tej maturze z gier gadali i o ciekawostkach z gier, zdaje się, nie? Tak, żeśmy tak, się tak, umawiali. Tak, warto zajrzeć, ale też będzie informowany później. No, także ten cosplay, kurczę, tak, bo się każdy tak, wiesz, zadumał nad tym, że ile tutaj fajnych rzeczy jest do odwiedzenia przez naszych słuchaczy, nie? No, po prostu nic tylko chodzić i zwiedzać. Powiedz mi, jeżeli chodzi o budowanie stroju i tego twojego pierwszego stroju, co było dla ciebie największym wyzwaniem? Co jest takim pierwszym, największym krokiem, który każdy cosplayer musiałby przejść, ten krok musiałby zrobić, żeby powiedzieć sobie, dobra, przebrnąłem przez to najgorsze, teraz już będzie z górki. Czy jest coś takiego? Są dwa typy cosplayerów. I to jest tak, że jeden typ idzie w szycie, a drugi idzie w te elementy zbrojne. Oczywiście można to też łączyć na różne sposoby. I niektórzy są bardzo mocni w szyciu, a drudzy są bardzo mocni właśnie w zrobieniu tych elementów zbrojnych, prawda? I to zależy właśnie, w którą stronę chce się iść. Więc jeśli chodzi o szycie, to ja tak słabo ogólnie z szycia, ale na pewno każdy z nas maszynę do szycia musi posiadać i musi znać jakieś tam podstawowe wykroje. Trzeba umieć robić wykroje, trzeba umieć szyć na zakładkę i wtedy po prostu będzie lepiej. Nasze stroje będą lepiej wyglądać. Druga strona to jest ta strona właśnie od materiałów. To trzeba poznać tak naprawdę tonę materiałów, z którymi można pracować. Różne kleje, farby, lakiery. Niektóre ze sobą w ogóle nie współpracują. Jakieś masy papierowe, masy modelarskie, szpachle. Też modelarskie, samochodowe, to jest po prostu to na tych materiałów, ale to jest dopiero nic, no bo najważniejsze to jest ta pianka, z której my robimy te stroje. Pianka i worbla. Worbla to jest taki plastik termozgrzewalny i pod wpływem ciepła on się po prostu robi taki bardzo plastyczny, a później jak stwardnieje, bo on twardnieje w kilka sekund, to jest, ukształtowuje się tak, jak chcemy. I najczęściej trzeba sobie zrobić formę przed, żeby sobie na tej formie tę worblę tam uformować. Na przykład do robienia napierśnika, nie? No, ciekawe, do robienia napierśnika po prostu przygotowujemy sobie dwie miski, rozgrzewamy worble i na tych miskach sobie ten napierśnik robimy. I tada, mamy napierśnik.
Worbla to brzmi jak imię jakiegoś orka w ogóle, nie? Worbla. Tutaj. Nie no. No, Worbla, Worbla. No, plastik, tutaj mamy kilka ciekawych pytań na czacie w sumie, skoro jesteśmy przy temacie, jak przygotowuje się stroje. Czy używałaś kiedyś programu typu Pepakura, przy pomocy których drukuje się szablon do poszczególnych części od zbroi i czy może sama starasz się je rysować i tworzyć od podstaw? Pepakura to jest taki program, który pozwala element trójwymiarowy rozłożyć na płaską siatkę. Dzięki temu jest to jakby, nie jest to skomplikowane, żeby zrobić sobie na przykład jakąś maskę Ironmana, prawda? Bo to trzeba rysować, wymierzyć, wszystko to jest bardzo skomplikowane. Więc Pepakura po prostu drukuje siatkę, którą później wycina się i skleja i powstaje z tego właśnie trójwymiarowy element 1:1. No, nie pracowałam jeszcze na Pepakurze, ponieważ nie potrzebowałam jeszcze żadnego elementu, żeby tworzyć za pomocą tego programu. Ale wolę sobie rysować ręcznie i robić swoje własne właśnie projekty właśnie za pomocą po prostu ołówka i kartki. No, ale też czasami jak mam dobry model w internecie, to po prostu sobie go drukuję. I odrysowuję formy, nie? A właśnie, a propos drukowania, czy spotkałaś gdzieś jakąś cosplayerkę albo cosplayera, albo może sama korzystałaś z druku 3D? Ja nie korzystałam. 3D. 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 Słuchajcie, z tego co ja jedynie kojarzę, to chyba Violet robiła. Violet cosplay. Ona chyba robiła jakieś tam elementy właśnie z druku 3D. Ogólnie cosplayerzy z tego nie korzystają, bo najczęściej te elementy, które my tworzymy, one są bardzo skomplikowane i trzeba byłoby pewnie no dużą chyba wiedzę techniczną, żeby zaprojektować takie coś w CADzie na przykład. Tak, znaczy ja się, ja akurat w CADzie pracuję, w ogóle dużo cosplayerów pracuje jeszcze w CADzie. No, ale bardziej chodzi o to, że ten druk 3D wychodzi o wiele drożej niż zrobienie samodzielnie. A tutaj kolejne czatowe pytanie, tym razem może niezwiązane z przygotowaniem stroju, ale z takim, nie wiem chyba, czy to przysłowie, czy taka zasada, czy cosplayerzy, cosplayerki starają się nie przebierać za tę samą postać na jednej imprezie? Jak dwie kobiety w jednej sukience. Nie, to ta suka się przewraca to samo co ja. Tak, ma tą samą sukienkę. I tak wiesz, na zapleczu szybko się przebierasz, nie? Żeby nie słuchajcie, to zależy od charakteru po prostu osoby, tak? Bo jak mi się też kilka razy zdarzyło, że jak tam byłam w Aeli, to też była inna Aela. Jak byłam w LeBlanc na IEM-ie, to jeszcze dwie inne chodziły dziewczyny. Ja nie mam z tym kompletnie problemu, serio. Ale bywają dziewczyny tak, że wchodzą i ale ona ma gorsze to ode mnie, a ona ma gorsze tamto ode mnie, nie? I tak aż się głupio robi, nie? Może dlatego ten cosplay jest jednak domeną kobiet, nie? Tutaj to jest takie jednak przebieranie. Kobiety lubią się przebierać, dokładnie. Tak, tak. Tutaj też jeszcze jedno pytanie. Czy cosplay był atakowany przez środowiska konserwatywne? Takie trochę pytanie polityczne. No właśnie, konserwatywne, czyli jakie? Towarzystwo konserwatywne. Miłe starsze panie na przykład spod kościoła, że a tutaj kusza ubrana, albo przebrany za diabła, tu trzymasz, że się. A widziałeś kiedyś, żeby takie stare panie na przykład, które raczej największe imprezy gamingowe mają w kościele, na przykład na IEM? Znaczy ja akurat nie, no tylko to jest pytanie z szatu i zastanawiam się, czy ktoś może negatywnie podchodzi do takich rzeczy, nie wiem, bo ja akurat jestem bardzo pozytywnie nastawiony, moim zdaniem to jest, kurczę, mega, mega fajna sprawa, temat, jak ktoś na przykład lubi postać i w ogóle, no to jest super, ale zastanawiam się, czy może się spotykacie czasami z jakimiś takimi, nie wiem, krzywymi opiniami, złymi językami ludzkimi, że to zabawa, ale tutaj niepoważna i nie powinniście tego robić. Tak, zdarzają się, ale to raczej za plecami. To jak już się odwracasz, to nawet nie wiesz, kto to powiedział. No, są takie dogryzanie, ale no, co dziwne, to od facetów po prostu. To jest dziwne, nie? Że tak, mężczyźni grają, bardzo lubią grać bardziej niż kobiety. Statystycznie to się zmienia już podobno.
Tak, ogólnie praktycznie każda cosplayerka gra w gry. No ale nie, że także sobie gra, tylko naprawdę bardzo lubi grać w różne gry. No, Boże, ktoś, jaka babcia, na kracie, no nie mogę. Dokładnie, na czacie tutaj chłopaki sobie fulgują. A powiedz mi, kurczę, jak u ciebie wygląda stajesz, i oczywiście tutaj chciałbym się z nami podzielić, jak u ciebie ze wsparciem, nie wiem, jak najbliżsi znajomi na to reagują, że no, na początku tak zaczęłaś niespotykanie, ale teraz no, widać, że to się mam wrażenie, taki staje u ciebie sposób na życie. Jak twoi znajomi na to spoglądają? Czy to traktują jako zabawę, czy rzeczywiście stwierdzają, to jest naprawdę dobry temat i można, czy można się na przykład z tego utrzymać, tak? Utrzymać tak do końca to nie można. To trzeba już być, nie wiem, Jają Han albo Jessica Nigri, żeby się utrzymać w tej dziedzinie. Jest to... Inaczej, są z tego przychody. Są przychody z cosplayu, ale nie aż tak wysokie, żeby sobie móc po prostu leżeć do góry brzuchem i ten, i sobie wystąpić w stroju, a później wiesz, do końca miesiąca sobie właśnie nic tam nie robić. No niestety nie jest tak. Co jeszcze mówiłeś o że tym? Jak się postrzegają znajomi po prostu, tak? Aha, tak, jak no się dowiedzieli, że. No mów. No nie, no słuchaj, wszyscy moi najbliżsi znajomi w sumie to cosplayerzy, nie? No i więc tutaj nie ma problemu. Moja rodzina to na początku miała z tym problem, że dużo pieniędzy na to idzie, że powinnam inwestować w coś innego, ale w końcu i tak się z tym pogodzili, więc już nie ma gadania na ten temat. Ale jeszcze są dalsi znajomi i oni tak podchodzą tylko coś tam. No, że widziałem, że konkurs wygrałaś, fajnie. Więc tak bardziej nie starają się właśnie, no nie interesuje ich to tak bardzo i ja to rozumiem. I nie zamierzam im o tym opowiadać, ani ich wciągać, no. A czy zauważyłaś na przykład, bo teraz ja przynajmniej takie coś zauważyłem, że powolutku gry mają coraz lepszą, coraz bardziej pozytywną opinię, jeśli chodzi o mass media. Czy też się zmienia takie, wraz z tym, nie wiem, bardziej pozytywnym wizerunkiem gier, czy zmienia się jakby odbiór cosplayerów na bardziej pozytywne, że to nie jest zabawa, tylko naprawdę fajnie. Znaczy, nie, że to jest zabawa, ale taka nie, że dziwnie na nas patrzą, tylko że no, rzeczywiście mają pasję i to jest coś bardzo fajnego. Nie, no właśnie to jest bardzo fajne, słuchaj. I nie, tutaj cosplayerzy w ogóle nie patrzą na to w ten sposób. Każdemu się to podoba i wszyscy uwielbiają, słuchajcie, gry i tak dalej. My cosplayerzy jesteśmy bardzo, bardzo związani ogólnie z ludźmi krążącymi w ogóle w tej strefie właśnie gier i nie tylko, bo jeszcze na takich imprezach to my poznajemy po prostu różnych ludzi. Poznajemy i media, właśnie fotografów, jakichś redaktorów, youtuberów. Jakieś inne jeszcze sławy właśnie z tej strony właśnie growej, literackiej, komiksowej, więc tutaj no my jesteśmy takim jakby jednym łącznikiem wszystkich osób dookoła na każdym evencie. I ta różnorodność jest bardzo ciekawa i fajna. A ile eventów rocznie, tutaj pytanie z czatu, ile eventów rocznie zdarza ci się odwiedzić? Czyli żyjesz w rozjazdach? Jezu. Ja jestem cały czas poza domem, więc nie liczyłam w sumie, ale może tak z 20. Dużo. No, dużo, dużo. A na Śląsku jakieś? Bo my tutaj mamy 2/3 reprezentacji z strefy gadania ze Śląska. Ja się już zagłębię. Na pewno wiem, a coś jeszcze? No tak. Nie, no do Katowic. No teraz będę w Rybniku za tydzień. O, proszę, a co tam się dzieje ciekawego? A w Rybniku jest konwent Tsuru, na którym się pojawię i będę prowadzić swój panel. No to brawo! To fajnie. Kurczę, szkoda, że za tydzień nie będę miał jak przyjechać akurat, ale mam nadzieję, że niebawem się poznamy tak bezpośrednio i przy piwku sobie pogadamy. Słuchajcie, no niestety, ale czas się kończy, nieuboganie.
Ale dwie pytania, dwa pytania jeszcze mam. A to przed... Dwa pytania jeszcze mam. Takie szybciutkie. Takie szybciutkie. Szybko, żebym nie zapomniał, bo prawie zapomniałem już jedno. Jaki jest sens życia? Jaki Alzheimer? Nie, czekaj, zaraz mi się już... Najlepszy sos do kebaba. O właśnie. Czekajcie, nie, kurwa, zapomniałem. Co za retard? Nie wierzę. Nie, coś było. Ja nie, muszę odstawić, kurde, te kepsy. Właśnie, wiem już, słuchaj, twoje największe osiągnięcie, jeśli chodzi o cosplay. Sam powiedziałeś, że są konkursy, nie wiem, coś, z czego jesteś najbardziej dumna, jeśli chodzi o te tematy. Bo wiem, że niedawno znowu wygrałaś. Tak, więc ja jestem dumna najbardziej z tego stroju ostatniego, który zrobiłam, i to jest właśnie ta zbroja ze Skyrim. I jeszcze dalej ją szlifuję, ponieważ... Którą widać teraz na live na zdjęciu, żebyście tutaj... I ogólnie dalej ją szlifuję, bo ona i tak jeszcze nie jest dostatecznie skończona, jeszcze nie ma dużo Battle Damage'a, więc muszę tam porobić jakieś wgniecenia, rysy, żeby wyglądała bardziej na zbroję niż na taką ładną grafikę. No i jeszcze dorabiam tarczę. No. Czyli jeszcze jest kupa roboty przede mną. No dobra, to już ostatnie pytanie, bo znowu mi się już przypomniało. Lecytyna jednak pomaga. Słuchaj, jeśli ktoś by chciał zacząć przygodę z cosplayem, bo tak się zastanawiał w ogóle, czy co zacząć robić, jak to powinien rozpocząć? W sensie, gdzie powinien na przykład w internecie skierować swoje pierwsze kropiłki? Myślę, że chwilę obecną, no powinien sobie po prostu wybrać jakąś postać, ale nie za bardzo skomplikowaną, na miarę jego możliwości. Jeśli będzie miał problem z jakimś elementem, zawsze może napisać indywidualnie do jakiegoś cosplayera o zapytanie, z czego to zrobić, bo ja też dostaję dużo takich pytań i praktycznie w kółko odpowiadam na to samo pytanie, właśnie z czego zrobić ten element, tamten element, i ja wszystko tłumaczę, to nawet krok po kroku, co dana osoba musi zrobić, żeby taki element wykonać. Więc cosplayerzy są ogólnie bardzo pomocni, więc myślę, że jak tutaj ktoś napisze do jakiegoś cosplayera, to on chętnie pomoże. Jeśli jednak chce się samemu szukać na własną rękę, no to po prostu wujek gogle i w grafice trzeba szukać. Jak się będzie miało, oczywiście mówię, problem z jakimś elementem. Bo jeśli ktoś jest dobry w szyciu, no to sobie uszyje tam jakoś w miarę dobry strój. Jedynie jeszcze o czym trzeba pamiętać, no to trzeba zadbać o tą perukę, ewentualnie soczewki. Ale może na pierwszy strój to nie jest wymagane, tak? Tak, żeby sobie po prostu to tak poporcjować, że z stroju na strój coraz lepiej. No. Ja już sobie wyobraziłem, jaki ja bym sobie strój zrobił. Kurczę. Krasnolud, z brodą i toporem. Za wysoki jesteś, będziesz na kolanach musiał chodzić. Nie, ja jestem niski bardzo, także genialnie, ja jestem po prostu idealny. Mam, słuchajcie, pomysł na zakończenie. Dobra, słuchajcie, bo już godzinka minęła i teraz tak, mamy taką tradycję w strefie gadania, że sobie robimy takie króciutkie podsumowanie, tak, jedno, dwa, trzy, osiem zdań. Każdy sobie może coś tam od siebie powiedzieć na temat, no, ten temat, o którym dzisiaj rozmawialiśmy, czyli dzisiaj o cosplayu, ale dzisiaj dodatkowo zrobimy sobie takie pytanko. Za kogo by się najbardziej na świecie chciał przebrać właśnie, gdyby był cosplayerem? Pytanie oczywiście do Małgosi jest tutaj takie, no pewnie już się zrobiła ten strój, nie? Nie. Jeszcze nie? O, to tym bardziej będzie ciekawe. Zaczynamy zawsze od gościa, także my tutaj ewentualnie możemy przerwać tylko sucharem. Także podsumuj nam to ładnie, a potem my podsumujemy. No więc tak, zabawa w cosplay to jest w ogóle cudowna zabawa i zachęcam wszystkich, żeby chociaż raz sobie spróbowali jakiś strój zrobić i na targach, na których oczywiście chcę pokazać, no to żeby wystąpił. Niech przyjdzie do mnie, ja mu powiem, jak ten strój będzie wyglądać, jak go zrobić i w ogóle, i w ogóle, i w ogóle, i w ogóle, i tak bardzo was wszystkich lubię. I w ogóle, o Jezus, Jezus, Jezus. Tak podsumowałam. Sorry. Okej. To wielkie dzięki za to podsumowanie, ale nie powiedziałeś nam jeszcze, jaki to jest ten strój, który... Bo to tajemnica. I ta tajemnica jest w trakcie roboty. I jeszcze mi brakuje jednego elementu. Nie no, w sumie dwóch. Dlatego nie mogę powiedzieć, to będzie dopiero u mnie na stronie po nowym roku, więc śledźcie moją stronę, zobaczycie, co to będzie.
No to dokładnie, ja cię nie przekonałem, zaglądać. Ale może 10 zł cię przekona. Nie. No to trudno. No to trudno. Właśnie, a ty, jak ty tam podsumujesz i za co byś się przegrał? No mnie Mieszko pierwszy przekona, to wiesz, zawsze możemy o tym porozmawiać. Znaczy ja, słuchajcie, już mam swoje pierwsze kroki w przebieraniu się. Nie mówię, że to jest cosplay za sobą, bo jak miałem 20 lat, to wystąpiłem w wołoszańskim sensacjach XX wieku jako SS-man, tak? Jeszcze o, kurczę! Jako statysta miałem po drodze. Ale a tylko w historii. A nie komercyjnie, to w stroju Supermana pojechałem na rowerze do pracy i reakcje ludzi były bezbłędne. Tak, kiedyś wychodziłem z domu jeździć na rowerze, to też wielu widzów moich, to było 30 kilo temu. No, ale ten, już tak kończąc te żarty, powiem wam, że mi się akurat cosplay mega podoba jako temat powiązany z grami, bo to jest, kurczę, niesłychanie pozytywny temat, jak gry potrafią wpłynąć na ludzi, że to jest kolejna aktywność, która sprawia, że ludzie nie siedzą tylko w domu i gdzieś tam tłuką, tylko się odcinają od świata, tylko gdzieś wychodzą i robią razem coś fajnego. Dlatego no, niesłychanie fajna sprawa, która też poprawia wizerunek całego gamingu, a jeśli chodzi o postacie, no to skoro byłem już Superbenem, no to tak jakbym miał rzeczywiście, kurczę, Shepard Commander. Dobrze. Ej, to byś musiał się z Krawców tu zgadać, oni mają świetnego tego Garusa. Tak. I tam jest ta komanda Shepard, też jest dziewczyna. To z nimi byś się musiał zgadać, to byś robił za komandera Sheparda tam w dobrym towarzystwie. Ja to najwyżej za Family Guy'a mógłbym aktualnie robić. To ukradłeś mi pomysł. Okay. Dobra, to literat. Za co najchętniej, tak? O ja, no po prostu jest tylko jedna prawdziwa odpowiedź, za krzyżowca z Diablo Trójki. A czemu akurat krzyżowiec z Diablo Trójki? Bo bardzo lubię tę postać i podoba mi się korbacz, takie wiesz, smaganie korbaczem daje mi bardzo dużo satysfakcji. Zobacz, dziwne, taki bezbożnik, a za krzyżowca, nie? Tak. No właśnie. Ale wiesz, Wojtek mnie widział, to Wojtek ma świadomość tego, że zbroja by musiała być jeszcze specjalnie rozkuwana, żebym tym krzyżowcem mógł być, tak się wiesz. Krzyżowiec spod zakonu świętej beczki, coś takiego raczej. No to, a jeszcze takie podsumowanko? Że cosplay to jest fajna rzecz, nie jakaś tam wymysł młodych dzierlatek, które nie mają co ze sobą zrobić, bo tutaj Margaret pokazała, że trzeba mieć i do tego łeb i ręce, trzeba mieć do tego zdolności. To jest po prostu solidny kawał rękodzieła. Jak ktoś nie docenia, to jest po prostu głupi. No. To dzięki za to podsumowanie. Ja powiem tak. Miałem możliwość spotkania kilku cosplayerów. Teraz mam możliwość poznania fantastycznej Małgosi, która jest przemiłą osobą. I jedno zauważyłem. Cosplayowcy, czy cosplayerzy, cosplayerki, cosplayowcy to będzie taka... Cosplayerzy. Tak, no dobrze, no to niech będzie cosplayerzy. To jest fantastyczna grupa ludzi. Ja jeszcze nie spotkałem tam jakiegoś trolla, ale ja też może nie spotkałem ich tak wielu. Natomiast każdy miał jedną cechę. Miał niesamowitą pasję w tym, co robił. I to jest coś, co naprawdę my tutaj często powtarzamy, że ta pasja jest bardzo ważna, bo i żeby się nie zamykać tylko na ten komputer, tam patrzeć tylko w te dwa monitory i łupać, tylko trochę coś było jeszcze z tym zrobić. I jedni mają, ja na przykład jakbym miał szyć strój, o którym za chwilkę powiem, to naprawdę, to koniec. Po prostu jak ktoś wie, jak mam zdolności plastyczne, to wie, o co chodzi. Ale chciałbym zachęcić po prostu, tak jak tutaj Margaret powiedziała, jeżeli ktoś się nad tym zastanawia, to niech przestanie się zastanawiać i po prostu niech to zrobi. A jeżeli chodzi o mój ulubiony kostium, no, ja wam to może pokażę, czekajcie. Ooo, coming out! Wojtek będzie jednak krasnoludem. Albo Family Guy'em. Cisza rozłączyła mnie? O, tutaj nie. Nie, jest okej. Okay. Szukałem obrazka. Ja po prostu bym połączył te dwa, wiesz, stroje i zrobiłbym coś takiego.
Jak to rozeznaczacie. Taki Batman Family Guy to chyba coś dla mnie. Czekam. No, także następnym razem jak się kiedyś spotkamy, mam nadzieję, to tak się właśnie przebiorę. Ty się przebierzesz za swój kostium, Adrian za swój. A Margaret zbierze coś ze swojej szerokiej garderoby. Albo ten nowy, bo to już pewnie będzie po nowym roku. A może. Albo ten nowy. No właśnie. A to jest ten, bo ty teraz będziesz robiła ten, który tak masz wymarzony, tak? Tak. Wybornie. Dobra. No to słuchaj, jak zmajstrujesz ten kostium, to nie zapomnij o nas, daj nam znać i my na pewno wszędzie, gdzie możemy, rzucimy zdjęcia i wszystko i sami się będziemy cieszyć. No, chyba, że to będzie właśnie Family Guy i Batman, to wtedy ja się obrażę, bo ukradłeś mi pomysł. Dziękuję bardzo za audycję, było bardzo miło jak zwykle. Jeszcze raz zapraszamy na safeproject.pl, zapraszamy na kanał Łosia, zapraszamy na... oczywiście na blog Literata, czyli kolega Literat. Zapraszamy na Facebook od Margaret. Znajdziecie tam linki, widziałem tam Guziec i inni linkowali ostro. I zapraszamy na maturę z gier, która już za tydzień. Ja chyba wszystko teraz udało mi się powiedzieć. Dzięki jeszcze za edycję. Miłego wieczoru. Dzięki serdecznie, było mi bardzo miło. Pa, pa. No, do zobaczenia. Hej. Cześć.